King, ja jestem Bobo, ale dla was w kolejnym odcinku zagrajmy w Titanfall 2. W tym odcinku już będziemy szli do Bitiego i będziemy analizować te pierścienie arki całej. Dobra, przechodzimy tutaj, żeby mógł już przestać mnie przerobić. Lecimy dalej. Zdecydowanie master wtedy robotę. Odległość. Fajnie można się przenosić po prostu z tego. Z czasu przestrzeni na czasu przestrzeń. Właśnie możemy się właśnie jakoś wychować, zregenerować. No już, już, dobra, tu mamy czysto. Możemy iść dalej, już na dół schodzić. Jakiś robocik jeszcze na górze jest. Bity się z kimś strzela, to może do razu nie pójdzie. Pilocie, znalazłem włącznik aktywujący pomost prowadzący do pierścieni. Zaznaczam. Okej. Wygląda na to, że działania podjęte przez ciebie w przeszłości sprawiły, że automatyczne systemy ochrony są teraz wrogo do nas nastawione. Parę tytanów tego, co patrzę, jest. Stoi, patrzy, jakby się strzelać. Dobra, ja niestety mało ammo, mam, chciałbym jakieś ammo podnieść, ale widzę, że to nie może, nie będzie takie proste. O. O. Ciekawi mnie tylko jedna rzecz, bo jeśli tak, pójdę do bitki, jak pójdę do bitki, to nie mogę się przenieść. Wykonać misję. Zaznaczyłem ci sterownik pomostu. Musisz go wysunąć, nim platforma testowa zakrzywiacza eksploduje. A mogę się przenieść, faktycznie. Ciekawe. To jest ciekawe, to powinno się. Poziom uszkodzeń. Dobra, dobra, spokojnie, spokojnie. Rdzeń wzlotu do wody. Aktywowano rdzeń wzlotu. Rdzeń wzlotu, wyczerpany. Dobra, jeden z drugim na mniej. Dobrze się tam tych pajaców wytworzyć. Paczami. Może to są zwykłe ludzie, to jednak trochę też biją. Mają te swoje termiczne bronie prawdopodobnie. Okej. Okay. No i drugi region też. Znalazłem włącznik aktywujący pomost prowadzący do pierścieni. Zaznaczam. No już, już, już idę, Bit, już idę. Mamy kolejną bronę jakoś. Kationa. Energetyczny karabin, salwa w linii. Miny eksplodujące, precyzyjny laser naramienny. Ciężkie działo montowane z przodu tytanu. To może być w sumie całkiem zabawne. Z tego można było pokorzystać, żeby popatrzeć. Drugi tytan zniszczony. No i widzę na chwilę to wyjść. Muszę odpalić ten mostek. Gdzieś protokoły bezpieczeństwa. Rozpocząć test już! Zrozumiano. Na wszelką cenę nie pozwólcie intrudowi zbliżyć się do arki. Gadasz, ziomuś, już mam most. O, ammo trochę pozbierałem, świetnie. Mastiffa niestety nie mam, ale trudno. Arka się przeładowuje! Ewakuować się, ale już! No i wchodzę, lecimy. Ciścimy. Przejście w tryb pilotażu. Fajnie
fajnie, właśnie to można, jak odejmę broń, się przenieść, poczekać chwilę i znowu lecieć. Praktycznie to, co zaatakujemy. Musimy wykonać misję. Zalecam zbliżyć się do centrum pierścieni. Już mi staram się, BT. Co tu się odwaliło? Nie zdążyłem? BT. Oho. A, jestem ten. W czasoprzestrzeni się zatrzymałem. Coś się skiepściło. Nie wiem, czy przypadkiem nie za dużo używałem tego badziewia. Halo. Nie mogę tego użyć, co teraz? To co po prostu... A, to po prostu sobie przejdę, tak? Teraz tam i zeskanuję arkę. Ciekawe w sumie. Szkoda, że nie mogę ich zabić w takim momencie, no ale trudno. Całkiem sympatycznie to wygląda, nie powiem. Fajny soundtrack. Achievement na Originie automatycznie mimo z gry. Dobrze, pilocie. Skan zakończony. Zgodnie z odkryciem Andersona, IMC chciało zniszczyć planetę Harmonia pełnowymiarową wersją tej broni. Pilocie Cooper, to jeszcze nie koniec podróży. Musimy przekazać te dane flocie. Okej. Fajnie. To wracamy do floty. Pilocie Cooper, Anderson nie żyje. Możemy jednak dokończyć jego misję, przywracając łączność z flotą. Możemy wykorzystać pobliski nadajnik międzygwiezdny. A jak nie dotrzemy na czas? Na planecie Harmonia zginie 40 milionów istnień. Musimy przekazać tę informację komandor Sarze Drix. Uf. Pilocie, widzę przed nami nadajnik. Mogę do ciebie wejść? Chyba nie. Dobra. Skanowanie wykrywa minimalny przepływ mocy. Nadajnik może wymagać naprawy. No jak zwykle. Nie ma nic za darmo. Uwaga! Wykrywam licznych nieprzyjaciół. Luzik, bity, ogarniemy. Obecność wroga. Dręczyciele zostały zaprogramowane, żeby zaatakować sterownik. Wykrywam węgle ślady trujących oparów. Poradzę sobie. Nie sądzę. Mgła jest groźna dla organizmów żywych. Jeśli zginiesz, nie wykonamy misji. W kokpicie będziesz bezpieczny. Okej. Okay. Siadaj, pilocie, ruszamy. Wykrywam oddziały ruchu oporu wewnątrz sterowni nadajnika. Wysyłają sygnały SOS. Przełączam. Hej, ty tam, pilocie! Słyszysz nas? Przydałaby się pomoc! Myśli tak? Tu kapitan Kors z trzeciego pułku grenadierów! Okrążyły nas dręczyciele! Potrzebna pomoc! Zalecam eliminację dręczycieli i nawiązanie kontaktu ze strzelcami ruchu oporu. Dobra. Mamy Ronina w ogóle. Strzelamy ten za pociskami w dużym rozrzucie. To może się nie przydać akurat na tą chwilę. Jakieś bliskie te może i miałoby sens, ale teraz tak nie za bardzo. A to są moje dręczyciele.
taktyczna. Staranować wroga. Moja 40-tonowa obudowa zniszczy mniejszych wrogów. Dobra. Proszę bardzo, można, można. Mogę tak z pani wjechać w niego? Nie mogę. Dobra. Zagrożenie zneutralizowane. Zwycięstwo podniosło nasz współczynnik skuteczności bojowej. BT-7274 do sił ruchu oporu. Zagrożenia wyeliminowane. Uratowałeś tam tyłki. Tych wręczycieli jest tu pełno. Długo byśmy się nie utrzymali. Otwieramy drzwi. Chodźcie. No dobra. Bijamy, zobaczmy co tam się dzieje. Cię. Zalecam wysiąść. Dobra, dobra, już. Kapitanie, jaki jest stan nadajnika? Wyłączono zasilanie. Straciliśmy nad nim kontrolę. Potrzebne nam coś takiego, by uruchomić system, ale ten egzemplarz jest zniszczony. Oznaczenie, narzędzie łukowe. Funkcja, generuje energię do 5 megajuli. Megajuli? Tak, wiemy co to jest. Naprawicie to? Niestety nie. Czujniki wykazują, że w podstacji znajduje się jeszcze jedno, ale nie sposób się tam dostać. Nie zbudowano jej z myślą o ludziach. Zrozumiałem. Pilocie Cooper, zalecam ostrożność wewnątrz podstacji. Musisz zdobyć narzędzie łukowe. A kto inny miałby zdobyć? Odnieśliśmy na meter ważne zwycięstwo. Tylko gdzie jego wystarczy? Powodzenia, powodzenia, mam nadzieję, że pan wróci. Zbyt wielu tam stracili. No a kto ma jak nie wrócić, jak nie, no? Damy radę raczej, chociaż kto wie. Marvin Delta 7-3 Zulu, zgłosić się do sektora Bravo 7. Ten kompleks obsługiwany jest przez maszyny. Nawet windy tu nie ma. Jak on chce tam się dostać? Zobaczysz, to ludzie kompleks. Musi się chować jak szumpie w skorupie, dlatego tak ciężko jest zabić. Ostrożnie, ręce wiele może. Nasz ostatni pilot przechodził tędy kilka godzin temu, ale już nie wrócił. Uważaj na siebie. Aha. Otworzysz mi te drzwi, czy mam gdzie indziej iść? Pilocie, połączyłem się z wyświetlaczem w hełmie, by móc cię nadzorować. W razie potrzeby możemy się komunikować. BT, o co chodzi z tymi ścianami? Skanowanie. Odsłonięte obwody. Unikaj kontaktu fizycznego. Zachowaj ostrożność. Jasne. BT, przypomnij mi, co ja tu robię. Twoją misją jest zdobyć narzędzie łukowe. Dzięki niemu przywrócimy zasilanie i ponownie włączymy nadajnik. Wykrywam jego sygnaturę wewnątrz podstacji. Jump, jump, jump. Skaczemy sobie tam. Bardzo satysfakcjonujące jest to skakanie. Naprawdę. Wychamy, będziecie do mnie z daleka strzelać? Już ja wam pokażę parę ludzi. Oho. Frajerze, za mną się składa, zobacz, żebym się... Bum. Dobra. Ale trzeba wyjąć kolegę Mastiffa. Co? Kleszcze? Kleszcze mogę nawet rzucać? I mi tylko lata i przeszkadza pod głową. Jakiś broń, amunicja, cykuta. No cykuta w sumie nie jest zła. Serio, mi strzelana. Mam wyjście? Nie mam. To R200 nie mam ammo w ogóle. Idziemy dalej. Same pathfindery tutaj na dole. Wo. Spokojnie, spokojnie. Och, już myślałem, że głową dotknę, nie? Na szczęście otoczymy trochę jeszcze miejsce. Straszny tu labirynt. Jak głęboko to sięga? Z
skanery wskazują, że do 300 metrów. Co to za miejsce? Według komputera stacji to sieć zasilająca nadajnik międzygwiezdny IMC. Niby tak w sumie nie stworzono dla ludzi, ale kurde, te pełne pomieszczenie komputerów, nie wiem w sumie, chyba że wszystko roboty, wszystkim roboty operują. Może mieć sens po części. Trzeba włączyć turbinę. Mogę to skoczyć do góry na 50? Sztos. I softball. Udało się dezaktywować wentylatory. Nie za bardzo, no. Cholera. Aha, i teraz mu broń zajuma. O nie, jest. Skokowy cię ochroni. Mówisz? Nie kłamiesz? Wow. Wolę jednak podskoczyć na dole. Nie chcę ryzykować. Narzędzie łukowe 30 metrów. Dobra, zaraz wezmę. Chciałbym zobaczyć w ogóle co tutaj jest. Aha, trzeba mieć narzędzie łukowe. Dobra, no to lecimy do Marwina. Marwin to pewnie jakiś robot czy coś. Strzelam. Marwin, daj mi ten narzędzie, co? Jaki ziomu? Jednak kumpel jesteś. Jaki smutny. Dobra robota, pilocie. Przepraszam. Masz narzędzie łukowe. Chciałem ci pracę zabrać. Wracaj do sterowni. Jesteśmy gotowi uruchomić system. Weź się uśmiechnij. Przepraszam. O, smutnik. Marwin, Delta 5. Pilocie, na środkowej turbinie znajduje się przełącznik manualny. Już, włączyłem. Słuchaj. Gdzie te roboty? Nie! Dobra, teraz... Bo się zgubiłem. Jeszcze raz muszę stąd strzelić? Nie, nie trafię stąd. O. Nope. Chyba coś skipiłem już czasem. O, to też nie tutaj chyba. Czy tutaj? Tam jest w ogóle Helmuś, to możemy go jeszcze szybko zdobyć. Wiem, że to tak jak mówiłem, to nie ma większego sensu, ale... Już jak ja jestem, to... Jeszcze raz. No nie! Mogę tu wskoczyć, tylko tutaj mogę przyjść w końcu, czy nie mogę przyjść? Mogę, dobra, jest jakiś taki, tam co trzy tam na sobie. Jakie to twarde badziewie w ogóle. Jest to pierwsza broń? No nie widzę jakiejś lepszej broni, niestety. To same też badziewie, nie? Mastiffy. Okay. Nie, też mnie odpycha, dobra, czy to nie ma znaczenia, idziemy tam tędy, albo jak się uda, albo się nie uda, no. Okej. Okay. Teraz mogę zejść na dół, co? O Boże, ty, to trzeba chyba w locie zrobić. Mogę to odcisnąć, że tak powiem? Nie mogę tego odcisnąć, o. To czemu wcześniej tak to... Nie rozumiem. To w ogóle dobrze poszedłem. A to nie tam trzeba wejść? A teraz to się naprawdę zgubiłem. Moment. No halo, no co cię tu pcha, jak ty za szybu jesteś, halo? No what the fuck?
czy to ileś FPS po prostu przeszkadza? Ta gra może nie była zaprojektowana pod 140. Tędy szedź, dobra. Okej. Tutaj mogę kliknąć, odpalę się tamte. Trwa schładzanie radiotrupu. Trwa schładzanie radiatora. Tam mogę iść. Radiatora 75%. A! Dobra, jest git. Myślałem, że się dolecę. No. Nie mam się skończyć. Masz jakąś broń fajną? Masz cykutę. No niedobrze, no. God damn it. Co oni z tych cykut tylko strzelają do badziew jest? I kolejny. Puzelki do przejścia. Nic nie wyłączę. A, dobra. Żaden puzelek na szczęście. Jezu, jak to zapieprza w ogóle. Co, tu siedzi jaki roller coaster. Fajne. A teraz do sterowni. Czekają tam na ciebie. No jak? Wszędzie łukowe. Jestem pod wrażeniem. Co zaskoczenie. Piloci muszą przechodzić jakieś lepsze szkolenia. Chyba muszę zacząć więcej ćwiczyć. Co za popis umiejętności. A, dzięki, ziomki, dzięki. Ja chcę zaskoczenie w ogóle. Jest pan niezrównanym pilotem. Tak? Tymczasowym, tak by the way. Cały czas jestem tymczasowym pilotem. Oficjalnie zostałem ślubowany na pilota. Wrócił pilot. Chyba udało mu się zdobyć narzędzie łukowe. Może damy radę wydostać się z tej dziury. Dobra robota, pilocie Cooper. Możemy przywrócić zasilanie i włączyć nadajnik. Wszędzie El Stary. Dacie im jakąś broń normalną? System naprawiony. Potrzebujemy tylko zasilania. Pilocie, przekaźniki komory zasilania są wyłączone. Można je włączyć ręcznie przy użyciu narzędzia łukowego. Oby to narzędzie łukowe było warte zachodu, Cooper. No, też tak mi się wydaje. Uwaga! Wysoki poziom promieniowania. Wewnątrz komory kombinezon zapewni ci ochronę tylko przez pewien czas. Musisz działać szybko. Nie zostawałbym tam na długo, chyba że chcesz się spalić na węgiel. No, to gadasz ty. Narzędzie łukowe. Każda sekunda będzie się liczyć. No dobra, czyli tu nie będę strzelał, okay, prawdopodobnie. Ty jest jakiś wyścig w ogóle. Go, 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 go! Aha, serio? No ładuj, ładuj, ładuj! No. Zasilanie na poziomie 100%. Sugeruję jak najszybciej opuścić komorę. No nie, takie ten, tylko klikanie do... Świetna robota, myślałem, że... Skończy się w ogóle ten napięcie tego całego narzędzia łukowego i będę musiał potem stać jak debil. Ładować jakoś latarkę taką klikaną. Zresetować system namiarowy. Trwa resetowanie modułu namiarowego. 60. 70. 80. 90%. Uwaga, wykryto błąd. Awaryjne wyłączenie. Znowu. Jakieś zabezpieczenie się włączyło. Kapitanie. Moduł namiarowy nie działa. Szlak, pewnie IMC już tu leci. To bardzo prawdopodobne. McCord, da się jakoś ominąć ten moduł? Nie, chyba że chce pan przesłać wiadomość do całej floty IMC. Trzeba będzie ten moduł naprawić ręcznie. Pilocie, przydadzą nam się teraz twoje umiejętności. Mam nadzieję, że jesteś gotowy na jeszcze jedną wizytę w piekle. Musisz naprawić nadajnik i jak najszybciej tu wrócić. No, nie dziwię się, że muszę znowu tam iść, no. Pilot przejmuje kontrolę. Jak zwykle to samo. I zrób to, i zrób tamto. Uważaj, straciliśmy już wystarczająco dużo dobrych żołnierzy. No jak stracicie jeszcze jednego, to nie ma problemu. Tylko jeden.
Skanery wykryły zwłoki pilota. Z moich śladów pamięciowych wynika, że wykazał się niezwykłą walecznością podczas operacji Wyłom. Co to jest Wyłom? Wyłom to kryptonim dużej bojowej operacji uzupełniania paliwa przeprowadzonej przez ruch oporu na planecie Wiktor. Ponieśliśmy poważne straty, ale flota przetrwała. Cholera. Uff. Taki trochę Wietnam, tylko w kosmosie. No i dobra, i co teraz? Znaczy, że jeśli wejdę do środka, to zginę, nie? Nie, ale mam wibrację, dobra. Tam jest maska. Skanery wykryły działający moduł namiarowy, 428 metrów na północny wschód. System analityczny podaje, że jedyną operacją jest przerzut. Mogę cię przerzucić nad tą przerwą. Tak, nareszcie, nareszcie. Na pewno chcesz to zrobić? Szanse powodzenia wynoszą 68%. To mało! Nie! Wiatr 3 węzły. Kierunek 274. Zasięg 95 metrów. Masa pocisku 89 kg. Zaufaj mi. Daj. Aż ciary przeszły, to jest ten. Dobry rzut. Proszę bardzo, pilocie. Powodzenia. Jak to się mówi? Tak, tu Richter. Cholerny pilot próbuje użyć nadajnika. Skończ to. Liczę na ciebie. Bez odbioru. To jest taki sygnaturowy rzut w Titanfalla 2. Bardzo często na internecie, jak się widziało właśnie... Znajdźcie mi tego człowieczka, nie zawiedźcie mnie! Jak się widziało właśnie dziś jakiś ten filmik z Titanfalla, to właśnie był ten rzut tego tytana. IPT. Ładny, bardzo fajny. Masa pocisku 80 kg. Szansa powodzenia 60%. Kurwa, i mi rzucił, no. Teraz będę się szczelał z Richterem prawdopodobnie. Kręcimy dźwigiem. Powinno chyba styknąć? Tak mi się wydaje. W twoją stronę zmierzają desantowcy AMC. Ech, niech zwykle. Mam to się nigdy nie zgodzi, co? Kumple. O ty frajerze. Myślę, że do mnie bronię, kumple, bo ja tutaj nie lubię z tej cykuty strzelać. Bo po to całe życie pracowałem jako tymczasowy pilot, żeby strzelać teraz z jakiegoś gugla, Bolt. Nie podoba mi się Bolt. No, na pewno lepszy niż cykuta, dobra, może być. Jest tutaj drogi pilot! Mendo, dobra, rzucę ci pod sam rej. O, nareszcie. O, mogę użyć? Do mojej kumple? Jo, faktycznie, to sztos. Mam doręczycieli jako kumpli. Może mi pomogą, ale znając te AI, to tak nie za bardzo. Co tu się stanie, jak to włączę? A, po prostu się otworzyło, dobra, sztos. Ojo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 j
O Jezu. Większy robocik. Nie! Nie! No co mi granat pod nogi? Ej, ty frajerze, ty. Tak w sumie. O Jezus Maria, jak blisko podszedł. Ty frajerze, ty. Łap. Jeszcze raz? Jeszcze raz. No, no i co? Czyli dwa pociski na te większe roboty wystarczają.
to sztos. Wincji tręczycieli, póki możemy ich brać, to warto. Na pewno się przydadzą. Okej, okay. Wchodzimy tędy, zobaczymy, czy jakiś tręczyciel jeszcze mogę odpalić. Chyba nie bardzo, ale tam na górze coś jest. Jakiś żołnierz. Kleszcz mogę. Daj mi te kleszcze, czemu nie. Rzucaj, o. Może się przydadzą. Kwadratowy. Co myślisz, cykute naprawdę? Nie ma mnie tu, co ty gadasz, ziomuś? Ogarnij się. Już lepiej, co się spojrzeć w prawo. Wszyscy cykuty mają. Ech. Kompletnie nie znają się na parkmanie. Jakiś 201, cokolwiek. Zlu 1-6. Alfa 1-4, wysyłamy do was oddziały. Dotrą na miejsce za 3 minuty. Granaty długo? Nie, wolę kleszcze. Te kleszcze w sumie nie są takie złe, bo co czas lecą za tymi, nie trzeba celować zbytnio. Nie! Po co rzuciłem kleszcze? Myślałem, że to przeciwnica, to Pathfindery. God damn it. I myk na górę. Mogę to wejść na górę, czy nie mogę? O, mogę, dobra. Jest kasko. Kompletnie olałem resztę, bo tu 9 kasków w ogóle jest, ale... mniejsza. Aczików w tej grze na Steamku i tak nie ma. Tak, to się bagić. A chiki niestety z Origina mnie nie interesują. Myk. Czy ja to dolecę? No coś mi się wydaje, że może być problem. YOLO! Nie! Fuck! Kurwa. A, to muszę inaczej to przesunąć. No bo w ogóle nie z tej strony, tylko gdzieś tutaj jakoś. Zaraz zobaczymy. Chyba, że... Tak, jestem dzbanem. Ten dźwig jeszcze trzeba przesunąć. O Jezu, nie ważne. Ten dźwig trzeba jeszcze przesunąć w prawo. I wtedy odbić się od dwóch ścian. Będzie gituwa. O. I my, teraz będzie sztos. No. Na początku 10 IQ, teraz już 300. Zapisu. Muzyka się odpaliła jakaś dziwna. Okej. Okay. Tu mamy kolejną ściankę. Aha, czyli musimy to prze... Ojej. Trackmania się odpala po prostu, nie? Kilo 1-4. Wykryto wrogiego pilota. Zmierza w twoją stronę. Spoko. Gram 3-2. Już lecę. Kilo 1-4. Przyjąłeś? Kilo 1-4. Zgłoś się. Gram 3-2, zgłaszam się. Przygotować się do ataku na cel przy czwartym nadajniku. Przyjąłem przy dźwigu czwartego nadajnika. Gotowość do przechwycenia. Nie, tylko ależ przechwycenie, ty chłopie, że ty przechwycenie widział na oczy. Jak ja cię przechwycę, kumplu, to... Masti... No, drzwi zamknął. Wy tu jesteście chamy, nie? Naprawdę. Nie się ryje zamykacie. Normalnie jesteście... Na jakim dole, co ty? Jany? Te flyersy wchodzą na górę też, no. Wybuchaj. A co ty miałeś? Alstara. Wypatrzyłem ten, na dole. Te? To masz klesza ci rzucę, chłap. Chłap tam klesza na ryj. A, bo te frajery pewnie z góry do mnie gadają. No są niegórzy z tej platformy, jak klesza rzucam. O, dwa kleszcze straciłem. Mówisz? Ej, kleszczu, ty wybuchaj obok mnie.
R200, nareszcie normalna broń. Tak, tak. Te bronie normalne, w sensie te z pociskami normalnymi, są tak kompletnie useless na te robociki. Palę nie mieści. Jednak ja zostanę przy tym tym. Bo to dosyć szybko je wybija. Bo oni też do mnie szybko strzelają, bo to dodaje mi dużo. No dalej żyje, no przecież to jest dramat. Ile to ma HP? 500 tysięcy? Co jest? To cały czas żyje, walić po głowie i to żyje dalej. O, zaczynam się triggerować po prostu. Ja się z wami nie będę pieprzył. Jeszcze żyjesz? Słab. Czy ty możesz zginąć? Ile ja mogę strzelać do jakiegoś pieprzonego robota? Skakuj tu na górze, frajerze. I dalej żyje. Dalej żyje. Teraz ja zginę znowu. Masz rację, to wybijam was. Jeszcze się pytasz. Dobra, lecimy dalej. Po wielu błędach. W wielu śmierciach pędzimy dalej. Daj mi to 201. Zobaczę, że te roboty faktycznie to będą energetyczne właściwie. Trzeba poczuć w nie wiem, pół magazynka. Dobra. Daj im Steve'a. Będzie git. Open. Mamy na dajni czwartą. Masz go na wyświetlaczu. Zulu 1-6. Straciliśmy oddział przy bramie czwartego nadajnika. Pilot może podjąć stamtąd próbę transmisji. Zulu 1-6 do Richtera. Nie wiemy, co zamierza pilot. Możliwe, że będzie próbował odciągnąć nas od Tytana. Nie, skupcie się na pilocie. Wobec Tytana mam inne plany. Co wy chcecie moim bity zrobić? Chamy. Pajace. Chcecie po mordzie dostać ode mnie? Chyba naprawdę chcecie po mordzie do mnie dostać. Dalej jeszcze brzmi? Chwalamy wszystkich dręczycieli. Jak w razie czego będą chcieli właśnie mnie zaatakować, to po drodze prawdopodobnie pocisną ich. Jesteś przy panelu sterującym. Przesuń talerz maksymalnie w prawo, żeby znalazł się w twoim zasięgu. Jasne. Daleko jeszcze? Alfa 2-1, zlikwidowaliście go. Raportuj bez odbioru. Richter, potrzebujemy wsparcia. Wrogi pilot wciąż jest przy czwartym nadajniku. Odbiór! Wsparcie? Przysyłam wsparcie. Ej, kurde. Dobrze, że mam tręczycieli, to tręczyciele zawsze coś mogą poradzić. Martwi mnie to właśnie, że tak łatwo ich nie powinien. O ty chamie, ty dlaki. Już się kleszcze? Czy was nie jebie z tą ilością tej posiłków? O, jeszcze. Gdzie się patrzysz? Mówisz? Ja też widzę cel. Nie, nie żyje cel. Jeszcze jeden, tak samo. A, jakie to jest super. Pilocie, moduł jest w projektorze anteny. Biegnę. A tu myk, niespodzianka nie ma w środku modułu. Wygląda jak jakiś akumulator. Protokół drugi, aktualizacja misji.
Pozyskano moduł namiarowy. Czekam na twój powrót, Cooper. Uwaga, aktywacja trybu serwisowego. Okej. No to powrót. Mam nadzieję, że nie będziesz tak samo długi jak dojście tutaj. Chwilę zobaczymy. Alfa 2-1, raportuj. Zgłoś się. Co do diabła? Nikt nie żyje. Richter. Sorry, ziomuś, ale... Przybyły oddziały zwalczające tytany. Potrzebne wsparcie. Lecę, lecę. Staram się naszybić jak mogę, BT. Naprawdę, zaufaj mi. Nie zostawię cię tutaj na pastwę losu. Jak mi zginiesz, to ci powyrywam wszystkie kończyny. Ojo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 j
Nie! O Jezus. Na górę, szybko, 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 szybko. Pathfinder, proszę się przesunąć, nie chcę się zabić. No! Postać mi sama nie wjeżdżaj, ty mi tylko wjeżdżasz na ścianę, jeśli ja ci powiem, że możesz wjeżdżać na ścianę. Już jestem bity, już zaraz ich rozwalamy wszystkich, nie? O, jak go wyrzucił! Sugeruję oczyścić teren, nim przystąpisz do napraw. Dawaj, lecimy. Pilot przejmuje kontrolę. Dręczyciel trafiony. Żeś! Ole, tych kleszczy! Własno coś chyba na łeb. Tutaj. Daję. Dawaj mi co innego tutaj, bierzemy... Roni też jest fajny. Wydaje mi się, że może być za wolny odrobinę. No to może... O! Z popielacza to się nie. Przyjeżdżam na chamy szmule najgorsze. Dobra, można wyjść. Bo tu już nic nie zdziałamy z dołu. Trzeba wbiec na górę. Zagrożenie zneutralizowane. Teren zabezpieczony. Tyle. Żyjesz, pilocie? Nie. Ledwo. Mało brakowało. A jak u ciebie, BT? Raport techniczny. Kluczowe systemy działają prawidłowo. Cooper, jestem pewien, że pomimo twojej samokrytyki, kapitan Lastimosa by cię pochwalił. Co jest? Dzięki. Halo? Protokół drugi, aktualizacja misji. Wymienić moduł namiarowy. Gniazdo modułu znajduje się na szczycie anteny. Wymagany rzut i dodatkowe czynności wspinaczkowe. Make it! Dobra. Ale resztę zrobimy w kolejnym odcinku. Dzięki serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało i widzimy się w następnym. Na razie.